Dobra, jesteśmy, słuchajcie, gotujemy szybki obiad. To jest dzisiaj szorama z kuchni jakiejś tam arabskiej, wiecie jak to jest. To jest bardzo fajny przepis, mój ulubiony. Pierwsze co robimy, myjemy rączki jako pierwszą rzecz. Czyli cyk i teraz wam pokażę. Dzisiaj robimy szoramę z kurczaka. Oryginalnie to ona jest tam z jakiejś jagnęciny czy tam z baraniny, nie? Dzisiaj tam też widzowie mi wysyłali. Natomiast my dzisiaj będziemy robić ją z ryżem. Nie będziemy robić ją w chlebku. Natomiast jak zrobić ryż, żeby był kolorowy? Bo pewnie spotkaliście się z takim czymś, że macie biały ryż, albo na przykład w restauracji ryż jest żółty. I jak uzyskać tą żółć tego ryżu? Już wam mówię. Tutaj przede wszystkim macie wodę i do tej wody będziecie dodawać kurkumę. Kurkuma nie zmienia bardzo smaku, ale kurkuma ma to do siebie, że zmienia kolor. Ona jest pomarańczowa i zmienia zarówno kolor potrawy, jak i na przykład tego samego ryżu. Więc wrzucamy po prostu trochę kurkumy. Możemy też dodać curry, przyprawę, jak chcecie ten ryż mieć o smaku curry. Delikatnie. Ja na przykład tak zrobię. Albo nie. Wolę nie, bo mi się przypomniało, że chyba Patty nie lubi. Więc po prostu tak zabarwione. Tak zabarwione. Sobie mieszamy. I stawiamy to oczywiście na gaz. Stawiamy to na gaz. I dajemy na maksa. Będziemy oczywiście ryż do tego wrzucać i ten ryż się normalnie będzie gotował tak jak na opakowaniu, a na opakowaniu jest napisane 15 minut. Dobrze mówię? 15 minut. Dobra, czyli to będzie ryż. Natomiast teraz weźmiemy sobie piersi z kurczaka. I te piersi z kurczaka będziemy sobie kroić. Weźmiemy sobie nóż. Dobra. I teraz tak, piersi z kurczaka będziemy sobie kroić i ważne w tej potrawie jest to, że ona jest tak w takie paseczki, w takie paseczki będziemy robić, nie? Czyli bierzemy najdłuższy bok i tniemy w takie paski. Mogą być takie dosyć chude, ważne, żeby były długie. Właśnie to jest bardzo charakterystyczne w tej potrawie, że ona właśnie w ten sposób jest przyrządzana. Nie wiem, czy kurczak śmierdzi, czy to śmierdzi. Chyba nic nie śmierdzi. On był mrożony, więc nie powinien. O, tak, kroimy w takie paski. To też. Jak macie kota, to można dać tutaj kawałek dla kota. Zaraz się przekonamy. Kot, chcesz? Smacznego. Dobra. I kroimy paseczki. Cyk, cyk. Na razie kroimy tak. Będziemy je zaraz zmniejszać, bo one są za szerokie. Proszę bardzo. O, i teraz robimy tak. Jeszcze to zmniejszamy na takie paski. Na przykład taki jest za szeroki. I robimy w ten sposób. Tak robimy. O, cyk. Cyk. I te wszystkie paseczki sobie tutaj zostawiamy. To możemy dawać na pół. I jeszcze. Jeszcze sobie tak rozwalić można. O, to już jest. I jeszcze jedna pierś z kurczaka tu nam została. A. Tu, gdzie była ta pierś z kurczaka, to wrzucamy te wszystkie nasze rzeczy już pokrojone. Najlepiej by było, gdybyśmy sobie to zostawili na parę godzin przed przyrządzeniem na patelni. To wtedy byśmy mieli zajebisty smak. Ale niestety nie mamy tyle czasu, bo jesteśmy głodni. I najlepiej to zrobić na jakimś innym mięsie niż na kurczaku. Na przykład na baraninie. Ale też można spróbować na przykład na udku z kurczaka. Jeżeli ktoś nie chce piersi z kurczaka, a udko, to można spróbować. Dobra. Okej. Okay.
Tu są paseczki. No, myślę, że tak jest dobrze. Myślę, że tak. Okej. Tak jest. Dobra. To już mamy. To już jest. I teraz następne. Tak kroimy. I zaraz będziemy wrzucać ryż do wody, bo tam się będzie, bo już się gotuje. Zaraz woda i będziemy ryż gotować. Tu jeszcze może zostawimy dla kota. Proszę bardzo. Wrzucimy, niech kot je. Dobra. I słuchajcie. I teraz co robimy? Bierzemy deskę na bok. I będziemy przyprawiać. Tutaj musicie się skupić teraz, bo to jest ważne, jak przyprawić szoramę. Słuchajcie, na pewno będziemy używać soli i pieprzu, ale pieprzu nie będziemy używać zwykłego. Dzisiaj będziemy używać troszkę pieprzu ziołowego. Natomiast z pieprzem ziołowym, pamiętajcie, nigdy nie przesadzajcie. Nie dodawajcie go tyle samo, jakbyście dodawali normalnego pieprzu, bo pieprz ziołowy ma bardzo specyficzny zapach i smak, więc z nim po prostu bezpiecznie i w zamian tego jeszcze zwykłego pieprzu można dodać. Teraz będziemy dodawać kurkumę. Kurkuma zmieni nam oczywiście kolor, żeby to wszystko było takie bardziej żółtawe. Dodajemy także przyprawy hiszpańskiej papryki. Ona jest pikantna, bo ta potrawa musi być trochę pikantna. I kmin rzymski. Kmin rzymski jest tutaj najważniejszą przyprawą. Pachnie rewelacyjnie i daje tutaj podstawowy smak całej potrawy. Go możecie nie żałować. Kminu rzymskiego trzeba dać dosyć dużo. I teraz do tego wszystkiego dodajemy dosłownie, bo nie będziemy tego smażyć na tłuszczu, tylko dodajemy od razu do tych przypraw troszkę oleju, tak z łyżkę, dwie max, żeby to po prostu powstała taka marynata. I lecimy. Tłumaczą stream Dawidka na ludzki, jest w czasie rzeczywistym, napisy są, czy nie? Serio? Tak jak mówię? Działa to, czy nie działa? Ale ładnie pachnie, słuchajcie. Bardzo to ładnie pachnie. Natomiast myślę, że jeszcze możemy dać trochę kurkumy. Zobaczcie, żółta ręka. I w międzyczasie rozgrzewamy już patelnię. Rozgrzewamy sobie tą patelnię. Dobra. O. Dobra, jest git. Myjemy rączkę, bo nie chcemy jej takiej udupionej. I teraz tak, następna rzecz. Gdzie ja mam jakiś ręczniczek? Kurwa, skończyło się. Dobra, wyschną mi ręce. Tutaj rozgrzewamy patelnię i teraz, co jest ważne, patrzcie. To już Wam tutaj pokażę, co się dzieje. Mianowicie, tutaj woda już się za chwileczkę zagotuje i zobaczcie, jaka jest woda, żółta. Taka pomarańczowa. Oczywiście z kurkumy, którą dodaliśmy, ale zapomnieliśmy dodać soli. Więc dodajemy jeszcze soli. Dobra. To bardzo słabo leci. I możemy jeszcze na chwilę to przykryć, żeby to szybciej dostało tutaj temperaturę do wrzenia. Jak to przesunę. I wkładamy. Wkładamy to worki ryżu. Worki ryżu wkładamy. Przykrywamy. Zmniejszamy troszkę temperaturę, bo to będzie uciekało nam zaraz. I w międzyczasie już odliczamy 15 minut, czyli mamy 16, nie, która jest, dobra, 15 minut mniej więcej wiem, która była godzina. Tutaj patelnia, jak widzicie, już się nagrzewa.
Tu są jeszcze kapki wody, ale nie będziemy tego w żaden sposób działać. O, dobra. I teraz tak, wrzucamy to tu i musimy to mieszać. Musimy to mieszać. Chwileczkę. Nie tylko muszę. Słuchajcie, już Wam mówię, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak Wam mówiłem, jak kurczaka chcecie mieć soczystego, wysoką temperaturę dajecie na początek. Wysoką temperaturę. I musicie go ściąć szybko. Tutaj trochę wychodzi. Dobra, pokryweczka jest zła. Pokryweczka nie jest dopasowana. Jest słabo. Zagadka, ile kurczaków smaży się na patelni? Mieszamy. Oczywiście, że mieszamy. Dobra, i słuchajcie, i teraz tak. Pamiętajcie o tym, że ta potrawa, czyli shorama, jest bardzo specyficzna, ponieważ te kawałki kurczaka muszą być bardzo mocno spieczone. One nie mogą być takie, wiecie, takie, tam delikatna skórka, taka żółtawa i już jest zrobione. Ona ma mieć, wizualnie musi być przypieczona. Shorama to są bardzo mocno przypieczone kawałki właśnie mięsa. Takie, że aż chrupią albo przynajmniej są widoczne. Jest to takie bardzo specyficzne w tej potrawie. Chłop co narozlewał? Pokażcie. Tylko jest jedna sprawa. Nie mamy sosu. Nie mamy sosu, nie mamy śmietany. To jest najgorsze, bo chciałem zrobić sos, ma być zrobiony sos czosnkowy. Natomiast nie posiadam żadnej śmietany tutaj. I kurwa, może być ciężko. Nie mam żadnej śmietany w domu. Mam majonez, ale na majonezie tego nie chcę robić. Na majonezie to nie wyjdzie. Sosu w słoiku żadnego czosnkowego nie mam. Szczerze mówiąc, tylko mam sos śmietanowo-paprykowy. Dobra. No i niedobrze, puściło trochę wody. Dobra, zwiększamy temperaturę, bo to się ma przypiec mocno. A czy to jest kurwa dobre? Oczywiście, że tak. Ja już tu przygotuję dwa talerze, bo ta potrawa za 10 minut będzie gotowa. Oj, tu jeszcze jest kawałek mięsa. Mogę już przyprawy schować, bo nie będziemy ich używać. Tylko według kmin, goździki... A kurwa, nie chce mi się. Później to będę, bo Pati miała bardzo fajny pomysł, żeby to oczywiście posortować według nazw, ale tam mam 5 przypraw.
Dobra, i to przypiekamy. To się musi przypiec mocno. Baba sortowała. Patrzę, czy coś mam jeszcze. Nie mam niestety nic, co bym mógł zrobić z tego sos. Mleko aż spuchnęło. Ale ja mam sos. Ja do tego będę używał sos chili pikantny. Jeszcze, żeby podbić. Ryż za 8 minut. Wyciągamy ryż. My to podpiekamy mocno już. To się ma smażyć. To ma już zmieniać kolor na brązowawy. Można podociskać do patelni, żeby mieć pewność, że to się styka. Bardzo dobrze. Czy czosnku dodałem? Wiesz co, chyba nawet nie dodałem czosnku, ale dodamy. Dałem pikantną paprykę. Bo to jest bogactwo smaków. Dodamy czosnek. Dodamy. Dobra. Dobra, przytykamy. Za 5 minut ściągamy ryż. Będzie zajebiście. Głodni się zrobiliście? A, patrzcie, jakie przypieczone. Takie to właśnie ma być, takie jeszcze bardziej. To ma mieć takie elementy przypieczenia. No dokładnie. O, jakiś tu. Co? Co ty, przerwę masz? No. Robię. Zobacz, czy dobrze ustawiamy. Tak? Patrzę, czy jest element warzyw. Zobaczę, czy jest element świeżych warzyw. Elementu świeżych warzyw raczej nie ma. Jest ogórek zielony. Najwyżej wszystko w tej potrawie będzie żółte. Wszystko w tej potrawie będzie żółte. O. Zjemy kawałek. Czekajcie, muszę spróbować jeden, bo ten to taki za mały był. Dobra, jeszcze chwilę.
podsmażymy to. Dobra. Już wyciągamy wszystko. Ach, kurde. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ja bym jeszcze dał, bo jest słabo wyczuwalny kmin rzymski. Ja jeszcze go troszeczkę tak zrobię. Słabo było wyczuwalne. Opciul. Dobra. To już wyłączamy. Już powoli będziemy się przymierzać do nakładania. Dobra. Niech to jeszcze leży na tej patelni. Już sprawdzam. O. I teraz tak, ryż potrzebuje jeszcze 3 minut. Co tam na czacie jesteście? Halo, zalogujcie się, w sensie napiszcie coś. Dobra, zostały nam ostatnich jeszcze 3 minuty ryżu do robienia. I teraz tak, ja już tu będę nakładał. Teraz tak. To muszę posypać. Chwileczkę. Tu damy Patty. Jakby chciała, to będzie mogła sobie w keczupie to maczać, bo niestety nie mam dzisiaj super sosu czosnkowego. Normalnie to powinniście zrobić tak. Jogurt naturalny albo śmietana. Do tego 2-3 ząbki czosnku bądź suszonego, 2 łyżeczki. Dodać do tego troszkę koperku i soli i pieprzu. I po prostu taki zwykły, najprostszy sos czosnkowy na bazie albo jogurtu naturalnego, albo na bazie śmietany. I to po prostu idealnie pasuje do takiego kurczaka, bo super się go macza i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz jeszcze ryż dodajemy. Już chwileczka, wyciągam ryż. Możecie zobaczyć zaraz, zobaczycie jaki ma kolor ten ryż, bo nie wiem czy robiliście sobie kiedykolwiek ryż w domowych warunkach koloru żółtego, żeby sobie po prostu, o, proszę, jaki wyszedł zajebisty, patrzcie jaki ryż, to był biały ryż, wyszedł żółty zajebisty, proszę bardzo, o. I jeszcze mam jedno opakowanie ryżu. Nie będę go już całego używał. Natomiast chcę go użyć w celu
do koptowania. Już wam to pokazuję. Trzeba wy delikatnie. Dobra. I teraz tak. Weźmiemy jeszcze troszkę ryżu. Ja akurat tak nie przepadam za. Znaczy już wolę ryż niż ziemniaki, szczerze mówiąc. Wiem, że Patty nie zje tyle, ale nałożę jej, niech ma. Dobra. Okej. No i teraz ja biorę jeszcze sos. Do tego chili. Proszę bardzo. Okej. No i teraz sprawdzimy, jak to smakuje. Dobra, moi drodzy, no to smacznego. Już sprawdzamy. O, ryż, sprawdzimy. Dobra, ryż mogę dosolić od razu. I mi, i jej. Bo woda była osolona, ale słabo. Dobra. I... Teraz jest ok. Natomiast teraz bierzemy kawałek tego, bez sosu. Bardzo dobre. Super. I teraz sosikiem. Pikantny sos na papryczce chili. Lekko słodkawy, bo on jest właśnie z dodatkiem chyba miodu. Ryż jeszcze się komponuje. Super sprawa. Polecam wszystkim, którzy mają dostęp do mięsa. To jest to. To jest wizyta.